Cześć kochani, witajcie w nowym filmie, który będzie różnił się od wszystkich poprzednich, bo nie będę nagrywać sama. Cały odcinek jest poświęcony mojej bardzo bliskiej koleżance, która za chwilę się tutaj pojawi pewnie w tym kadrze. Co za wyczucie! Pojawiła się! To w ogóle nie było planowane. Także poznajcie się. Kinga, widzowie. Bardzo mi miło, widzowie Vlogloli, pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, jest taki temat, że razem z Obi i ich kanałem na YouTubie Wyremontowani spełnimy marzenie. Moje. Dokładnie, o tym, żeby na balkonie stworzyć taką miniaturkę ogrodu, żeby będąc w centrum miasta, w swoim mieszkaniu, mieć taką piękną, estetyczną, zieloną oazę, która będzie służyć ci do czego tak naprawdę? No tak naprawdę do relaksu, no bo umówmy się, rośliny, kanapa, światełka, nie wiem, bujaczka, to jest po prostu wymarzony balkon dla osoby, która wraca po całym dniu przed komputerem i chce sobie po prostu posiedzieć na słoneczku. Albo zaprosić gości w takie ciepłe dni. Na imprezę. Bo też tak się mówi, prawda, że balkon jest przedłużeniem salonu. Prawda. No a ten balkon jest piękny i ma duży potencjał, ale on był cały czas pusty. Mieszkasz tutaj 2 lata i miałaś pusty balkon. Czy to dlatego, że brakowało ci inspiracji? Na pewno częściowo tak, ale też dlatego, że wcześniej tutaj jeszcze była niezakończona budowa, więc tak naprawdę cokolwiek bym tu czekałaś. Nie zrobiła, to dźwigi porozstawiane naokoło zepsułyby cały klimat, no a teraz miks kombinacji, odpowiedniego czasu, odpowiedniego sezonu i... Czyli to jest idealny moment. Tak, idealnie, wszystko się złożyło. Także za chwilę przyjedzie cała ekipa Obi, przyjadą ludzie z Wyremontowanych i będziemy tutaj działać i my tymi rękoma też do tego remontu, tej przemiany, znaczy to remont to za duże słowo, ale do tej przemiany, do tej ogromnej metamorfozy balkonu, bo taka ona będzie, tak się przyłożymy. Miejmy nadzieję, że to będzie ogromne i że będzie pięknie. Na pewno. Drabiną gość chodził na trzecie piętro, widziałeś? Tak, miał z tymi tymi. Chciał. Tu pączki są, co to jest? Bez, to będzie takie piękne? Tak. A kiedy? W maju. Ale wiesz, że musisz to podlewać? Ja nie dotykam roślin. Ja mu to wszystko przekażę. To mi rośnie, bo ja tego nie dotykam. Wygląda, że proszę pani, co my tu robimy? Co? Jak się robi to? Ja nie taka, drogie dzieci. Ponownie. Zaczynamy od witamy dziewczynę w kółku ogrodniczym. Dobrze, nie ruszaj, co? Koniczynki. Dobra, prosimy o ciszę, kamery. Uwaga, gramy. 4-0-1. Jania prowadzi to przedszkole, proszę bardzo, 3-2-1, akcja. Witajcie dziewczyny, w kółku ogrodniczym. O, dzień dobry. Witamy. Co my tu mamy? Zacieramy ręce. Tak, na początek przypełnimy donicę keramzytę, następnie ziemią i zabierzemy się za nasadzenia. Mamy sporo krzewów, mamy krzewinki, lawendę. Mam nadzieję, że lubisz lawendę. Ja uwielbiam lawendę i w ogóle prowansję, więc to będzie moja prywatna prowansja w domu. Na balkonie. Świetnie, bo lawenda odstrasza wszystkie te owady, których bardzo nie lubię. I tak jak ja nie lubię zapachu lawendy gdzieś tam w kosmetykach, tak prawdziwej lawendy uwielbiam. Po prostu najlepsza roślina świata. A co to takiego wysokiego? To jest hortensja pnąca. Postawimy ją koło ściany. Tak, żeby... Ale jednak czasami trzeba. Tak, tak. W okresie letnim to będzie odpowiednia pora, jak zakwitnie lawenda, żeby ją zasilić dla roślin kwitnących. Okej, zrobimy notatki potem, nie? Właśnie, że nie bądź. Ja nie mam. A co to jest za roślinka? Dzwonek. Jak widzimy, ma jeszcze pąki kwiatowe, tak. Bardzo pozujmy. Zrobię jeszcze trochę przebitek już bez tego gadania po prostu. Tak. Wszystko ważne, żeby z baterią było. Proszę o ciszę na planie. Bardziej dokładna. Cisza. Właśnie rozmawiałam z Anią na temat nasadzeń i też przesadzania kwiatów w warunkach domowych, dlatego że tutaj w tych donicach jest, jak to się nazywa? Keramzyt. Keramzyt. Mogłabyś powiedzieć, dlaczego on jest pod ziemią i po co to się w ogóle robi? Zbijemy keramzyt na dno donicy po to, żeby szybciej woda odpływała i żeby nie stała woda w ziemi, w donicy, bo rośliny po prostu tego nie lubią.
I właśnie jak będziecie przysadzać sobie kwiaty domowe, to przed chwilą się dowiedziałam, że to powinno zostać odkażone, wygotowane. Wygotowane, a ja ostatnio jak przesadzam kwiaty, bo mój ogrodnik mi właśnie też powiedział o zrobieniu tego drenażu w donicy, to tego nie wygotowałam i teraz jestem zestresowana, że wrócę do domu, muszę wyjąć wszystkie kwiaty z donic, pozbyć się tego materiału i go wygotować, bo może tam się pojawić pleśnie i grzyb. Grzyb, tak. A to w kwiatach domowych, w ogrodowych nie ma się. Nie ma takiej potrzeby. Także super rada. Dziękuję bardzo w imieniu widzów. Niech ci rosną pięknie kwiaty. Aha, dziękuję. Zobaczcie to, jakie to jest piękne. Ja chyba zgapię i sobie też kupię takie samo, bo chciałam kupić biały taki fotel, ale ten mi się bardziej podoba. Ale białe mają wszyscy, nie? Różowe. Na pewno mój mąż byłby zachwycony. Nie, no to jest sztos. Nie, no wygodne to. Jarkowi się już podoba. Tak, kochani, wygląda szczęście. Tak, szczęśliwy majster po robocie. Jeżeli szukacie definicji szczęścia, to jest przed wami. To jest takie szczęście, mówię szczęście. Całkiem przyjemnie. Jeszcze na słoneczku? Ja też jestem sobie. Robimy teraz węzły i będziemy żeglować. A tak naprawdę robimy DIY. I myślę, że to, co zrobimy, będzie naprawdę piękne, bo to jest mocno w trendach wnętrzarskich. Więc, aby tylko wyszło. Czas na DIY, czyli coś, co zrobimy same, a później dziewczyny. Wiecie, do czego służy ten sznur? Znaczy, do czego on nam posłuży? Nagrywamy zakończenie. Uwaga! Cisza. Jak wrażenia po metamorfozie? Jestem zachwycona. Po prostu ta bojaczka, którą widzicie w tle. O, ta jest wspaniała. W ogóle rośliny są wspaniałe. I nie wiem, może dla kogoś, kto właśnie całe życie się wychował w domu jednorodzinnym, albo w ogóle ma ogródek, to jest takie wszystko, nie wiem, oczywiste i łatwo dostępne, ale dla mnie nie i mnie to strasznie cieszy. Nie, to nie jest takie oczywiste, bo naprawdę cały ten projekt jest tak piękny i spójny, że sama chętnie bym przesiedziała tutaj na tym balkonie. Jest takim przedłużeniem salonu, prawda? Tak. Wpisuje się kolorystycznie i stylem i jest przystosowany do wszystkich moich przyjemności, do czytania książki, do picia kawki. Z przyjaciółkami na kanapie, tak. W ogóle ta kanapa jest tak wygodna i tak ładnie tutaj wygląda, ale mam nadzieję, że się nie obrazisz, że trochę zgapię i kupię sobie też taki fotel. Nie, nie, nie. Będę się u ciebie czuła jak u siebie, bo przecież będziemy miały ten sam fotel, masz wiesz. Masz rację, to jest dobre myślenie. No nie, naprawdę. Polecam wszystkim, jednak urządzenie balkonu zmienia całe mieszkanie. Oczywiście, bo widok za oknem w ogóle tak. Robi się taki bardzo przyjazny. Tak. No i też bardzo fajnie są te rośliny tutaj dobrane. No ja jestem magnolia. Zachwycona. Ja na pewno bym nie wiedziała, że ale mogę wierzby mini tak, postawić właśnie, sobie na balkonie. Tak, właśnie, że możesz mieć wierzbę, albo że magnolię możesz mieć albo na balkonie. Bez, bo tutaj jest magnolia, bez, wierzby, bluszcz, lawenda. Nie wiem, coś jeszcze. A jeszcze coś, ale nie znam już nazwy tego kwiatka. Ale mamy te przywieszki, więc tak. Można sobie jeszcze, póki one są, poczytać, nauczyć się, wyedukować, jak dbać. Chociaż wiemy od Ani, jak dbać o te rośliny. Tak, ja się dzisiaj tyle fajna. Dowiedziałam, że po prostu tak. Wracam z taką wiedzą ogrodniczą. Bo to jest moje marzenie, żebym mogła sama się zajmować ogrodem, bo na razie jeszcze tak nie jest, bo nie mam takiej wiedzy właśnie, nie miałam zajawki. To wszystko z doświadczeniem. Ale właśnie ten dzień z wyremontowanymi i z Obi i z tobą i w ogóle ze wszystkimi tymi osobami obudził we mnie taką pasję i taką potrzebę, że ja też chcę sama sadzić roślinki u siebie. I też chcę ugniatać ziemię, przekopywać, dokładać, układać, bo to też tak jak budowaliśmy w doniczce, to ma wszystko znaczenie, żeby to było ładnie, estetycznie, równorosło. Bardzo fajne zajęcie. Ja jako osoba wychowana w mieście, w bloku, poczułam dzisiaj ten klimat i nawet było fajnie. No, super. Także my to zostajemy. My to zostajemy, my wypijemy kawkę, pokorzystamy ze słoneczka. Tak jest. Super. Ale fajne! Jacie! Super wygodnie, co? To jest takie wygodne i w ogóle to, że to się buja, to sprzyja takiemu relaksowi. Człowiek się tak chilluje. I książka, ewidentnie, nie? Ewidentnie. Książka musi być. Także słuchajcie, ten dzień naprawdę
naprawdę zapamiętam na wiele długich lat i bardzo się cieszę, że mogłam poznać Agę, Jarka i całą ekipę, bo tak czułam przez ekran, oglądając kanał Wyremontowanie, że oni są bardzo fajnymi, pozytywnymi ludźmi i na żywo naprawdę, no przekonałam się, że naprawdę tak jest. Więc ten czas spędzony tutaj, a tak naprawdę ta metamorfoza wcale nie trwa długo, no bo tak, najpierw projekt, potem zakupy szybkie przez internet, te wszystkie rzeczy przyjechały. Dostawa jest do domu, więc to jest bardzo duża oszczędność czasu. Rewelacja. No i to, że jeszcze fajnie spędziliśmy czas sadząc roślinki, robiąc DIY. No, fajnie spędzony czas i tak naprawdę tego czasu, tak jak mówię, dużo nie potrzeba, a odmiana jest po prostu przeogromna. Także sorry, ja tu zostaję. Dawno nie byłam na tak pięknym balkonie. Tym bardziej jest mi miło, że to mój balkon. Och, jak wspaniale! Zadowolona? No, budzisz się rano, widzisz kwiatki, stoliczek, piękne doniczki. Od razu jest tak odmienna estetyka. Po prostu tak przytulnie. Ale naprawdę to zupełnie inaczej wygląda. I zobacz, patrzysz rano na zieleń i jesteś nastrojona pozytywnie na cały dzień. No to prawda, nie? A jeszcze tutaj są te wierby zasadzone, więc jak one urosną... A urosną, radia, bo będzie pani dbała o nie bardzo. Będzie. Podlewać będzie pani, nawozić, wszystko wiemy co i jak. I no ja i też... Ja też się dowiedziałam wielu rzeczy dzisiaj. Uwielbiam lawendę i jeśli rzeczywiście to mi wyrośnie i będę miała te fioletowe kwiatki i ten zapach lawendy, no to przecież to jest jak w Prowansji. No będziesz miała, czemu masz nie mieć. Będzie. Make me feel alright.